Najmłodszy Kuba już zasiadł w krzesełku i gotowy jest do jazdy nowym samochodem, tak jak starsza Kasia. Dzieci cieszą się, że na gwiazdkę otrzymały taki niezwykły prezent. Duży i przestronny samochód dla rodzinnego domu dziecka państwa Wojciechowskich to prawdziwy rarytas. Rodzina mieszka pod Toruniem i każdy przyjazd do miasta, podwożenie dzieci na terapię, rehabilitację czy inne zajęcia to duże ułatwienie. Samochód na pewno się przyda, bo jest to pojazd, z którym chociażby małżonka, bo to pewnie ona będzie nim jeździła, może zabrać po prostu dzieciaki, no tak chociażby po Toruniu, w momencie kiedy pięcioosobowe auto jednak brakuje w nim miejsca dla chociażby pięciorga przedszkolaków. Rodzinny dom państwa Wojciechowskich jest wyjątkowy, bo zajmują się dziećmi, które wymagają dużo pracy i uwagi. Są to dzieci z dysfunkcjami. Najmłodsze dziecko ma 1,5 roku, najstarsze 16 lat. Państwo Wojciechowscy znają doskonale potrzeby dzieci i biorą zawsze dzieci, które mają bardzo duże deficyty. Starają się o różnego rodzaju terapię, rehabilitację dla dzieci i w ten sposób przygotowują dzieci do adopcji. Bardzo dużo dzieci z rodzinnego domu dziecka od państwa Wojciechowskich trafia do rodzin adopcyjnych, gdzie już mają docelowe, stabilne środowisko. Samochód podarował mieszkaniec Lejdy Bram Pater, który aby móc pomagać innym założył specjalną fundację. Dzięki temu, że po wielu latach udało mi się uzbierać dość dużo pieniędzy, chciałem się z nimi podzielić i bardzo mi się spodobało, w jaki sposób moja darowizna została zagospodarowana w Toruniu. Rodzina Anieli i Piotra Wojciechowskich z ośrodkiem adopcyjnym w Toruniu współpracuje już od 2003 roku.